Dawno nas tutaj nie było. Dzień dobry. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob. Słuchajcie, kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj, jak pewnie widzicie po tytule, jest ze mną Magda, moja narzeczona. Dzień dobry, jeszcze ostatnio jak się widzieliśmy, byłam dziewczyną. Dawno chyba cię nie było na kanale. Dawno, bardzo dawno. Ale Magda jest tutaj, no od samego jest tutaj, jakby to zabrzmiało. Siedzę na tej kanapie już tak od długiego czasu. No tak czy inaczej, słuchajcie, my chyba pierwszy materiał, jak nie wiem, 1000 widzów miałem, nagraliśmy? Mniej? Mniej, tak mi się wydaje. Słuchajcie, zdradzimy wam sekret taki mały. Otóż dzisiaj, dokładnie w dniu, w którym widzicie ten film, prawdopodobnie wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. I prawdopodobnie o podobnej godzinie. No, jakoś tak, mniej więcej. Dokładnie 21 sierpnia roku 2020 mieliśmy brać ślub. Ślub, wesele i tak dalej, i tak dalej. Niestety przez pana COVID numer 19, pana, panią, nie wiem jak to określić, no to się nie odbyło. Wszystko zostało przesunięte u nas o rok. Więc dlatego nagrywamy filmy na YouTube'a. Naprawdę potrafisz zastąpić rozrywkę. Tak myślałem właśnie. No ale słuchajcie, co by nie powiedzieć, jeszcze jest rok czasu, więc uznałem, że muszę przetestować jedną rzecz, o której nigdy nie pomyślałem. Hej, nie było o tym mowy, jak pytałeś mnie, czy z tobą nagram. Nie no, że żartuję, ale przygotowałem dla ciebie quiz. Quiz związany z piłką nożną, bardzo dobrze wiesz. Zaskoczona. No tak myślałem. Tak czy inaczej, jaka jest wiedza mojej narzeczonej na temat piłki nożnej? Ogromna. I od razu uprzedzam, słuchajcie, dla każdej osoby, która jest na tym kanale, ten quiz nie będzie żadnym problemem, a jak będzie, to natomiast dla osoby, która się piłką nożną nie interesuje, będzie to całkiem ciekawe sprawdzenie, ile ty przeze mnie się nauczyłaś przez te wszystkie lata. Pierwsze zadanie to jest, jaki to jest piłkarz. Będziesz miała przed tobą tam wyświetlonego piłkarza i masz po prostu powiedzieć, kto to jest. Jeżeli zdobędziesz punkt, brawo, i jeżeli zdobędziesz powyżej 50%, zgarnia, no to zaliczyłaś tą część zadania. A co zgarniam? Moje gratulacje. Czy jesteś gotowa? Jestem. Oczywiście Magdę możecie obserwować na Instagramie, jeżeli chcecie mnie też, też mnie możecie obserwować na Instagramie. Zaczynam od piłkarzy numer 1. Czy jesteś gotowa na zgarnianie punktów? To jest pierwszy zawodnik, imię, znaczy przynajmniej nazwisko. Czy go kojarzysz, czy wiesz kto to jest? Magda musi się trochę wychylać, to może ja tak zrobię w ten sposób, żebyś lepiej widziała. Czy wiesz kto to jest? Mbappe. Brawo! No! Serio? Tak, to nie. Jest Kylian Mbappé. Żartujesz? Tylko, no nie, a co, nie wiedziałeś tego? Nie, zgadłam, w sensie... Strzał? No to celny. Nie, strzał, bo Mbappé to jest jedno z najczęściej przewijających się u ciebie nazwisk, więc drogą dedukcji doszłam do wniosku, że będzie to Mbappé. No bardzo ładnie. W takim razie, słuchajcie, jeden punkt masz na twoim koncie. Coś już wkrótce zapraszam was na kanał Magda Play. To ciekawe. Dobra, numer 2. Proszę cię bardzo, kto to jest? Kto to jest? Osama Young. Jest taki ktoś w ogóle? Słuchajcie, bo ja zastanawiałem się, o co Magdzie chodziło z tym Osama Youngiem. I w końcu mnie oświeciło. Zobaczcie na to. I'll have to ask my accountant about that. A nie ma kogoś takiego? Nie, nie ma. Hmm. Nie próbujesz tutaj coś... To jest Lukaku. Nie. To jest trudne faktycznie, tak sobie teraz myślę, dla osoby, która się w ogóle piłką nie interesuje. Wiesz, co to jest? Zadałeś mi pytanie. Nie, to nie jest trudne pytanie. Raheem Sterling. To jest trudne faktycznie. W życiu bym na to nie wpadła. Tak? Kojarzę nazwisko, w sensie słyszałam. Ale słyszałaś mnie, tak? Słyszałam parę razy nazwisko no, Sterling, no to dasz sobie radę dalej. Masz, słuchaj, no musisz mieć tylko 50%, żeby zaliczyć ten test. Dlaczego nie mogłeś dać mi Cristiano Ronaldo? O Boże. Kto to jest? O Boże, ja wiem, on gra w Manchesterze. Tak? Nie. Aha. Jakby podpowiem ci, że jest z Egiptu. To dla mnie jest żadna podpowiedź. A powiem ci, że on gra dla Liverpoolu. Salah. Brawo! No dobrze, masz dwa na trzy pytania, masz dwa punkty. Cię? No ja też widzę, brawo. To co, czwarte? Kto to może być? Mogę ci podpowiedzieć narodowość, jeżeli chcesz. No. Anglik. Wow. Nie, spokojnie, nie powiem ci. Nie powiem ci, jak się nazywa. Strzelasz czy nie? Czy pasujesz i idziemy dalej, ja ci mówię, kto to jest. Nie wiem, oceńcie mnie, słuchajcie, może zróbcie ten sam test waszej narzeczonej, dziewczynie, żonie, jeżeli, która nie interesuje za bardzo piłką nożną, może przesadziłem? Ja nie wiem. Tak, to jest trudne, ja nie wiem, kto to jest, nie mam pojęcia. To jest Harry Kane.
No dobra. Trudne. Masz dwa punkty na cztery. Mogłeś dać, nie wiem, Radosława Majdana. Lecimy dalej. Piąte. Dasz radę. Wierzę. Być może to jest najtrudniejsze ze wszystkich tutaj kategorii na początek, no ale wiesz, tutaj rozgrzewka musi być intensywna. Dobra, dam ci teraz ogromną podpowiedź, dobra? Miałem o nim rap bitwę. Pogba. Kante? Pogba jest z Manchesteru przecież. A to jest? Chelsea. No, dam ci ten punkt. A wszyscy widzowie się zgadzają. Kto to jest? Kante. Kante? Kante. No, no, o, no właśnie, no. No. No, czyli zgadłam. No zgadłeś, no. Kolejny zawodnik. Nie zgadnę, to jest Anglikiem? Nie. On jest Belgiem. Podpowiedź moja, sam w domu. Kevin De Bruyne. Brawo, pięknie sobie dałaś radę, proszę bardzo. Ja wiem, kto to jest ten, który miał taką cieszynkę, z której wszyscy ją powtarzali, tak? Bardzo dobrze kojarzysz. Jezus Maria. Nie, to nie jest Jezus Maria. On jest Francuzem. Bardzo dobrze. Gra w Barcelonie. No, bardzo dobrze. No, mogę ci powiedzieć początek jego nazwiska, znaczy literę. G. Griezmann, Antoine Griezmann. O, jak poleciałeś tym nazwiskiem, no jestem z ciebie dumny. Dziękuję. Wydaje mi się, że nawet licząc tamte na przykład te podpowiedzi za pół punkta, tu i tak byś, tutaj masz pełny punkt praktycznie, bo sama wszystko wydedukowałaś. Więc bardzo ładnie, pierwsza runda poszła ci fenomenalnie, a teraz idziemy do drugiej. Teraz będą kluby piłkarskie. Kluby piłkarskie, tylko oczywiście tam, gdzie było napisane na przykład, co to jest za klub, no to usunąłem tę nazwę. Dobra, gotowa? Dawaj. Co to jest za klub? Paris Saint-Germain. Pięknie, bardzo ładnie. No i co, masz punkcik już od razu. Dziękuję, to się chwali, to się chwali. A kolejny to jest... Misio. Coś z Nevadą. Nie, to nie, ale ciekawe skojarzenie ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast powiem tak, on jest z Hiszpanii ten klub. Jakie znasz kluby z Hiszpanii? Barcelona. Bardzo dobrze. Real Madrid. Bardzo dobrze. Trzeci będzie tym klubem, na który właśnie patrzę, tak? Tak, tak. Nie mam zielonego pojęcia. Atletico Madrid. Atletico Madrid. Atletico no Madrid. No. Kolejny herb to. Liverpool. Z jednej strony zdobywasz punkt, z drugiej strony znasz Liverpool. Nie wiem, czy się cieszyć, ale najważniejsze jest to. Bo wiem, 2 że na 3. Arsenal ma taką armatkę. No, ale Arsenalu nie będzie, bo wiedziałem, że wiesz, jaki Arsenal jest. Pozdrawiam Adama. Dobra, lecimy dalej. Borussia Dortmund. Co, ja nic nie muszę robić. Bardzo ładnie. Proszę bardzo. Wiem, to jest AC Milan. O, jak leci. Ty, no jestem z ciebie dumny. Lecimy dalej, gotowa? Mhm. Mi się wydaje, że znasz jeden człon jakby nazwy tego całego zespołu. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem. To? Tottenham. No bardzo ładnie, aczkolwiek nie mogę ci tego zaliczyć, niestety za dużo podpowiedzi. Ale dobrze wypowiedziałam, dlaczego mi Tottenham, no tak, tak, bardzo ładnie. No to z angielskiego byś piątkę dostała, nie z wiedzy o piłce nożnej. Dobra, ostatni herb na dziś to... Legia Warszawa. No i bardzo dobrze, chciałem sprawdzić twoją wiedzę na temat polskich podwórek. O, dokładnie tak. No i słuchaj, to chyba to była z 5 na 7 miałaś? 6 na 7. Czas na ostatni taki, wiecie, taki pokazywany, to są reprezentacje. Chodzi o herby reprezentacji. O nie, ja nie mam pamięci do flag, geograficznych rzeczy i tak dalej, więc wiesz, że się fenomenalnie. Dobra, pierwszy herb to... Proszę cię bardzo. O Jezu. Kto to może być? Te barwy. Brazylia? No i proszę bardzo. Pytanie numer dwa, a raczej tutaj drugie pytanie, to proszę cię bardzo. URBSFAKBVB. Są Niemcy, prawda? Belgia. Belgia. Ostatecznie definitywnie? Belgia, tak. Brawo, Belgia! Tak jest, tak? Ucieszona, tak jest. A tak się bałaś reprezentacji, boisz się trzeciej? Tak. Tutaj nie wiem, czy kolory ci aż tak, chociaż no powiedzmy, nie. jeden kolor ci tu może pomóc tylko. Który, czerwony? Tak. To też dużo flag ma czerwony kolor, ale... Bardziej kojarzyłabym ten krzyż, jak coś związanego z heraldyką, w sensie na przykład to mi się kojarzy jak jakieś takie tarcze rycerskie związane z heraldyką. Czy to może być jakaś taka Francja? Nie. To nie jest Francja. FPF. Portugalia? Ostatecznie, definitywnie? Tak. Bardzo dobrze! Jest! To idziemy dalej, no to masz ile? 3 na 3. Czwarte. Anglia. Czyli widzisz, może ze mną Euro i Mistrzostwa Świata oglądać, będziesz następnym razem oglądała wszystkie mecze. I tak oglądam z tobą, i tak. Czasem. Piąte. O, to jestem ciekawy. Chorwacja. Skąd wiedziałaś?
No, jest bardzo charakterystyczna kratka, która pojawia się też w Lado. No w sumie tak, tak. No bardzo dobrze, no to co mogę więcej powiedzieć? No tutaj trzeba powiedzieć, że reprezentacje są bardzo mocno powiązane. W ogóle jakbyś... Teraz. Ukraina? Ostatecznie definitywnie? Tak. Nie, Kolumbia. Kolumbia. Jedna pomyłka na 6 to i tak chyba bardzo dobrze. Uważam, że świetnie. No, dobra. Teraz moim zdaniem... No, to Kolumbia była prosta w porównaniu do tego, co jest ostatnie. Ale no zobaczymy. No tak dałem... Pomyślimy. To jest Polska przecież. Na pewno? Tak. No, masz szczęście. Ale już widziałem ten strach w twoich oczach, że się pomyliłaś. To jest oczywiście Polska. Także no, zdałaś kolejny test i słuchaj, no muszę powiedzieć, jestem zadowolony z twojej wiedzy na temat piłki nożnej, ale to nie wszystko, bo tutaj zdobyłaś ile? 13, 14, 15 punktów. Teraz jest ostatnia runda za 100 punktów. Wow. Uwaga. Tu mam kartkę, tu długopis. Czym jest spalony? O nie. Proszę opisz. A raczej zilustruj na kartce. Proszę bardzo, masz kartkę, masz długopis, ja biorę kamerę. Mamy boisko. Tak, no to jest boisko, zgadza się. Linie, to jest bramka. Tak, bramka. No. Tu jest też jakaś taka linia. No. I spalony jest wtedy, kiedy mój napastnik dokona strzału na bramkę za ostatnim... Nie wiem, czy to się nazywa obrońca. No dobra. No, czyli, chcesz mi powiedzieć, że to jest napastnik. No tak, i chodzi o to, że jeżeli napastnik dokona strzału na bramkę albo za tą linią, albo za ostatnim zawodnikiem na pozycji... Dzwonić, ale nie w tym kościele to trzeba. Teraz szybki kurs, czym jest spalony. Jeżeli mamy obrońców, to jest linia, to jest obrona. Widzisz? Tak. Linia obrony. No i tak? Ja jako napastnik... I gdzie jest napastnik? Tu. Dobra, na przykład jest tu, dobrze. Nie strzał, ale jeżeli jakiś zawodnik z jego drużyny poda do niego piłkę, kiedy on znajduje się za linią obrońców, to wtedy jest spalony. Ale tylko wtedy, jeżeli on strzeli. Nie, po prostu nawet jak poda i sobie stanie z tą piłką i będzie ją miał przy nodze i pójdzie sobie krok do tyłu, a nawet się zrozumie. Dziękujemy bardzo za oglądanie, mamy nadzieję, że się podobało. No co, nie nad spalonym my jeszcze popracujemy, Ale reszta poszła śpiewająco. Widzimy się, słuchajcie, jutro kolejny materiał przed wami, nami, mną i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję oczywiście za uwagę, jak się podobało, łapeczka w górę, subskrybujcie. I co? Do zobaczenia. Na razie. Cześć.